Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam bardzo oburzającą sprawę. Sprawę, przy której opracowywaniu wiele razy miałam w głowie, jak to w ogóle możliwe i dlaczego nikt nic nie zrobił. Po prostu sprawę, przy której dosłownie nóż otwiera się w kieszeni. Zapraszam do wysłuchania historii Anu i Joe. Joe Sinku urodził się 11 czerwca 1971 roku w rodzinie włoskich imigrantów mieszkających w Australii, Marii i Nino. Joe właściwie na imię miał Giuseppe po swoim dziadku, ale wszyscy mówili na niego po prostu Joe. Mężczyzna dorastał w bardzo zżytej i kochającej się rodzinie. Miał młodszego brata i wraz z nim był dla swoich rodziców po prostu najważniejszy na świecie. Była to rodzina, która codziennie jadła ze sobą kolację o 18:00, rozmawiała ze sobą, wspierała się. Nie chcę, żeby zabrzmiało to jak jakiś nierealny obraz. Wiadomo, że w każdej rodzinie są problemy i żadna z rodzin nie jest idealna. Ale chodzi mi tutaj o to, żeby podkreślić, że Maria i Nino naprawdę starali się być jak najlepszymi rodzicami i mieli na tym polu duże sukcesy. Wracając do Joe. Od dziecka kochał sport i był w nim świetny. W szkole grał praktycznie w każdej drużynie. Do tego był ekstrawertykiem z mnóstwem przyjaciół i był bardzo inteligentny. Na tyle inteligentny, że udało mu się w listopadzie 1994 roku skończyć uniwersytet z tytułem inżyniera, co też wynagrodził sobie 2-miesięczną podróżą po Europie. Po powrocie zaczął pracę jako inżynier w tej samej firmie, w której pracował jego ojciec i dziadek. Przejdźmy teraz do drugiej bohaterki dzisiejszej historii, Anu Sindh. Anu urodziła się w Indiach 3 września 1972 roku. Jej rodzice byli lekarzami i całą rodziną emigrowali do Australii, gdy dziewczynka miała zaledwie 2 lata. Ona również była bardzo inteligentna. Jako nastolatka uczęszczała do katolickiego liceum w Newcastle, gdzie była prymuską. Szkołę średnią skończyła w 1990 roku, a już rok później przeprowadziła się do Canberry, żeby studiować tam ekonomię i prawo na uniwersytecie. I wydaje się, że niedługo później rozpoczęły się jej problemy. Anu miała chłopaka, z którym zaszła w ciążę. Dokonała aborcji, ale zdecydowanie nie był to dla niej łatwy wybór. Było to dla niej bardzo traumatyczne. Dodatkowo na studiach w obcym mieście, z dala od swojej rodziny i wszystkiego, co znała, czuła się bardzo obco i samotnie. Bardzo tęskniła za swoim domem i próbowała poradzić sobie z tą tęsknotą w zdecydowanie najgorszy możliwy sposób. Zaczęła po prostu zażywać narkotyki. To było mniej więcej w 1995 roku. Właśnie w tym roku postanowiła zrobić sobie roczną przerwę na uniwersytecie i wrócić do Sydney, do domu swoich rodziców. To właśnie podczas tej przerwy, w czasie wieczornego wyjścia, poznała Joe. Joe był przystojnym młodym inżynierem, a Anu również niczego nie brakowało, więc praktycznie od razu wpadli sobie w oko i rozpoczęli ze sobą romans. Problem był jednak taki, że Anu wciąż miała chłopaka, który, gdy tylko dowiedział się o Joe, rzucił ją. Wspominałam już o zażywaniu narkotyków przez Anu. Oczywiście na początku miało to postać jakiegoś rekreacyjnego zażywania miękkich narkotyków, ale z czasem potrzebowała coraz silniejszych środków i do tego brała je codziennie. Podobno popchnęło ją do tego zerwanie z chłopakiem. Niemniej oczywiście takie stosowanie tych środków ma swoje konsekwencje, a jednym z nich była bezsenność. Anu cierpiała na nią i nawet jej rodzice wspominali, że bardzo często chodziła po domu w nocy. Anu zawsze była perfekcjonistką. Lubiła dobrze wyglądać, bardzo dbała o swój makijaż, fryzurę, strój i ogólny wygląd ciała. Nie była typem dziewczyny, którą można spotkać na ulicy w tłustych włosach i w rozciągniętym dresie. Podczas swojego związku z Joe zaczęła mieć jednak prawdziwą obsesję na punkcie swojej wagi i tego, co i ile je.
Anu i Joe byli oficjalnie parą, ale w końcu przyszedł moment, w którym dziewczyna musiała wrócić na uniwersytet. Wtedy właśnie rozpoczął się ich związek na odległość. Rozmawiali ze sobą przez telefon po 15 razy dziennie, a w każdy weekend Joe jechał do niej. Właściwie to wyjeżdżał już w piątek po pracy, a wracał w poniedziałek z samego rana, żeby do tej pracy zdążyć. Dzieliło ich 450 kilometrów, więc musiało być to dla niego bardzo wyczerpujące. Zwłaszcza w poniedziałki rano, gdy musiał praktycznie wstawać w środku nocy, żeby zdążyć do pracy, a później jeszcze przez wiele godzin musiał w tej pracy coś robić. Ale w końcu czego się nie robi dla miłości. Jednak w tym, co dla Joe wydawało się do zaakceptowania, jego rodzice widzieli już pierwsze czerwone lampki. Anu bardzo często skarżyła się na różne problemy zdrowotne. Gdy tylko poinformowała swojego chłopaka o tym, że tego dnia źle się czuje i że znów jest chora, ten natychmiast po pracy wsiadał w samochód i jechał do niej. Joe zaczął też zachowywać się inaczej niż dotychczas. Zawsze był bardzo ekstrawertyczny i towarzyski. Jednak gdy Anu była w pobliżu, zdecydowanie przestawał taki być. To ona grała w tym związku pierwsze skrzypce. Do tego Mary i Nino wydawało się, że po prostu kontroluje ich syna swoimi ciągłymi żądaniami i zdecydowanie zbyt dużo od niego wymagała. Gdy Maria chciała z nim o tym porozmawiać, Joe błagał ją, żeby nie kazała mu wybierać pomiędzy Anu a rodziną. Powiedział: kocham cię, ale ona mnie potrzebuje. Jak już mówiłam, rodzina Joe codziennie o 18:00 siadała razem do stołu i wspólnie jadła kolację. Był to taki ich rytuał, który trwał już od lat. Tymczasem Anu codziennie akurat o 18:00 dzwoniła do Joe. Ich rozmowy potrafiły trwać godzinami, więc mężczyzna po prostu odchodził od stołu i już do niego nie wracał. Wyglądało to trochę tak, jakby specjalnie chciała odciągnąć go od rodziców i brata, jakby chciała upewnić się, że jest ważniejsza od nich. Maria rozmawiała z nią nawet o tym. Oczywiście o nic jej nie oskarżając, tylko tłumacząc, że mają taki zwyczaj i prosząc, żeby dzwoniła do jej syna po prostu trochę później. Ta rozmowa podziałała jednak tylko na kilka dni. A po tym czasie wszystko wróciło do normy. To znaczy Anu codziennie dzwoniła do Joe, akurat wtedy, kiedy ten zaczynał jeść kolację ze swoją rodziną. W końcu, po roku związku na odległość, Joe postanowił przeprowadzić się do Anu. Ich związek był już na tyle poważny, że oprócz wspólnego zamieszkania założyli również wspólne konto. Ludzie, z którymi widywali się na co dzień, mówili, że oboje wydawali się być dość szczęśliwi, ale stan psychiczny dziewczyny stale się pogarszał. Gdy zamieszkali razem, Anu przestała zażywać narkotyki i niemal natychmiast popadła w depresję. Praktycznie przestała chodzić na zajęcia na uniwersytecie, a gdy już się tam zjawiała, była rozczochrana i dość niechlujnie ubrana. Coś, co wcześniej byłoby nie do pomyślenia. Do tego jej obsesja na punkcie wagi i jedzenia przerodziła się już w bulimię. Miała obsesję na punkcie wszystkich modnych diet i spędzała długie godziny na siłowni. Powiedziała swoim przyjaciołom, że wolałaby być martwa niż gruba. Częściowo o swoje zaburzenia odżywiania obwiniała nawet Joe. Zaczęła zażywać lek o nazwie Impecak, który wywołuje wymioty. To właśnie Joe powiedział jej o tym leku. Najprawdopodobniej zrobił to jednak zupełnie nieświadomie i w zupełnie w innym kontekście. Kiedyś po prostu rozmawiali o tym, jak to możliwe, że te wszystkie modelki i aktorki są takie szczupłe. Na co mężczyzna miał powiedzieć, że pewnie biorą Impecak. I już to krótkie zdanie sprawiło, że w głowie Anu zaczęła kiełkować myśl, że ona również powinna zacząć to brać i że to właśnie Joe ją do tego namówił. To jednak nie był koniec problemów Anu. Rodzice oczywiście bardzo się o nią martwili i praktycznie przy każdej rozmowie namawiali ją, żeby skonsultowała się z psychologiem, że ten jej pomoże i że poczuje się lepiej. Anu jednak nie chciała o tym słyszeć. Uważała, że jej problemy są bardziej fizyczne niż psychiczne.
Często skarżyła się na problemy żołądkowe, uderzenia gorąca, a nawet na to, że coś pełza jej pod skórą. Powiedziała też swojej matce, że czasem czuje się, jakby jej głowa była przyczepiona do jakiegoś innego ciała. Z tymi objawami poszła już do lekarza, ale ten nie wykrył u niej żadnej choroby. Stwierdził jedynie, że jej problemy mają raczej naturę psychiczną. W końcu udała się więc do psychologa, ale jej przygoda z terapią zakończyła się po zaledwie jednym spotkaniu. Psycholog zapisał jej jakieś leki, jednak Anu zdecydowanie odmówiła ich stosowania i więcej po prostu do niego nie poszła. Mniej więcej w tym czasie Anu zaczęła również wierzyć, że jest chora na AIDS. Powiedziała nawet swojej przyjaciółce, że to niesprawiedliwe, że Joe również nie cierpi na tę chorobę, więc planuje nałożyć krople swojej krwi na jego szczoteczkę do zębów. Była przekonana, że to właśnie Joe jest źródłem wszystkich jej problemów. Komuś innemu powiedziała z kolei, że chciałaby zabić Joe, swojego byłego chłopaka, który ją rzucił, i wszystkich lekarzy, którzy nie potrafili jej należycie zdiagnozować. Stwierdziła, przestudiowałam teksty psychologiczne i nie byłoby trudno przekonać kogoś, że jestem szalona. To jednak nie były jedyne teksty, które przeczytała. Swojej przyjaciółce ze studiów, Madhavi Rao, powiedziała, że planuje rozszerzone samobójstwo, które miałoby obejmować ją i Joe. I co zrobiła ta przyjaciółka, studentka prawa? Czy próbowała jakoś odwieść ją od tej myśli? Poinformować kogoś o tym, co planuje Anu? Nie. Zamiast tego poszła z nią do biblioteki, żeby razem poszukać książek mówiących o różnych metodach popełnienia rozszerzonego samobójstwa. Wprost niewiarygodne. Jakiś czas później Anu zaczęła rozdawać swoim przyjaciołom swoje rzeczy i ubrania. Nie jestem oczywiście specjalistką, ale słyszałam, że to zachowanie, które czasem ma miejsce u przyszłych samobójców. Ponadto mówiła swoim kolegom ze studiów, że planuje uśpić Joe lub go zabić, a następnie zabije samą siebie. Czy któryś z tych studentów prawa w jakikolwiek sposób zareagował? Nie. Wyglądało to tak, jakby te wyznania po prostu spływały po nich jak po kaczce. Trudno mi określić, jakie relacje między sobą mieli. Może myśleli, że Anu po prostu sobie z nich żartuje. Wydaje się jednak, że nawet w takiej sytuacji powinni podjąć jakieś kroki, porozmawiać z nią, spróbować ją odwieść od tego, poinformować Joe lub jej rodziców, zrobić cokolwiek. Jednak nikt nie zareagował. W tym czasie Anu próbowała kupić broń. Są dwie wersje na temat tego, co się wydarzyło. Albo nie miała dostępu do kogoś, kto mógłby ją jej sprzedać, albo ktoś zasugerował jej, że heroina będzie jednak lepszym rozwiązaniem. Dziewczyna uznała więc, że zabije Joe, a następnie siebie, po prostu przedawkowując heroinę. Po jakimś czasie udała się do znanego sobie dealera i ten wyjaśnił jej, jak takie przedawkowanie wygląda. Zapewnił, że jest praktycznie natychmiastowe i całkowicie bezbolesne. Później udała się ponownie do tego mężczyzny i kupiła od niego heroinę za $250. Anu nie miała doświadczenia z tym narkotykiem, więc dealer pokazał jej również, jak ją zażywać. To, jak samemu zażyć narkotyk, to jedno, a jak go podać komuś, to jednak coś innego. Anu postanowiła więc udać się do swojej przyjaciółki Madhavi, tej samej, z którą była w bibliotece, i nauczyć się na niej wstrzykiwania drugiej osobie heroiny. Jak zareagowała na to Madhavi? Wydaje się, że po prostu się zgodziła. W tym czasie Anu rozpowiadała też wszystkim, że Joe się nad nią znęca. Opowiadała, że ją bije, ale nie może od niego odejść, ponieważ jest od niego emocjonalnie i finansowo zależna. Od razu powiem, że to nie była prawda. Joe nigdy jej nie uderzył. W październiku 1997 roku Anu ponownie poszła do swojego zaprzyjaźnionego dealera i kupiła u niego heroinę za $500. Mężczyzna był dość zdziwiony, że chce kupić aż tak dużą ilość. Pamiętał, jak Anu pytała go o przedawkowanie i pewnie zdawał sobie sprawę, że chce popełnić samobójstwo, ale najprawdopodobniej uznał, że to nie jego sprawa. Zresztą nie on pierwszy.
Skoro studenci prawa, z którymi się przyjaźniła, nie zareagowali w żaden sposób, to ciężko się spodziewać, żeby dealer coś w tej sprawie zrobił. Wracając jednak do tamtego spotkania, mężczyzna zapytał nawet Anu, po co jej aż tyle narkotyków, na co ta odpowiedziała: ktoś idzie ze mną. Nie chciała jednak powiedzieć kto, ani właściwie nic więcej. Na tym to spotkanie się skończyło. Anu kupiła również rohypnol, czyli środek o silnym działaniu uspokajającym. Planowała najpierw podać kilka tabletek Joe, żeby nieco stracił świadomość, a może nawet zasnął, a następnie wstrzyknąć mu śmiertelną dawkę heroiny. Później sama miała popełnić samobójstwo. W październiku 1997 roku Anu zorganizowała przyjęcie pożegnalne, na które zaprosiła swoich przyjaciół. Wszyscy zaproszeni dokładnie wiedzieli, z jakiej okazji się spotykają. Jednak znów nikt nic nie zrobił. Jedyną osobą, która nie wiedziała, że jest to przyjęcie pożegnalne, był sam Joe. I nikt mu o tym nie powiedział. Spotkanie przebiegało jak zwykła kolacja ze znajomymi. Nie działo się podczas niego nic nadzwyczajnego. Po tym, jak goście poszli do domu, Anu podała swojemu chłopakowi kawę, w której rozpuszczone były 3 lub 4 tabletki rohypnolu. Gdy mężczyzna zasnął, chciała mu wstrzyknąć heroinę, ale ta była w stanie stałym i Anu nie potrafiła jej rozpuścić. Następnego ranka Joe wstał z ogromnym bólem głowy i generalnie czuł się bardzo słabo. Myślał jednak, że to tylko efekty potwornego kaca. Znajomi, którzy byli na kolacji, uznali z kolei, że skoro Anu i Joe dalej żyją, to całe te opowieści Anu o rozszerzonym samobójstwie były jedynie próbą zwrócenia na siebie uwagi. W ciągu tygodnia Anu postanowiła jednak zorganizować kolejne przyjęcie pożegnalne. Odbyło się ono w piątek, 24 października 1997 roku. Ponownie powiedziała wszystkim o swoim planie rozszerzonego samobójstwa i ponownie nikt nie zareagował. Nikt nie powiedział też Joe, mimo że kilkoro z tych osób rozmawiało z nim przed tą kolacją. Joe w tamtym czasie wydawał się być bardzo szczęśliwy. Właśnie kupił samochód i wielkimi krokami zbliżał się jego wakacyjny wyjazd, którym był bardzo podekscytowany. Zdecydowanie nie wyglądał na osobę, która chciałaby umrzeć. Miał plany na przyszłość, która w dodatku jawiła mu się raczej w różowych barwach. Mimo to nikt nie raczył go poinformować, że jego dziewczyna planuje go w piątek zamordować. Druga kolacja przebiegała bardzo podobnie do tej pierwszej. Zasadniczo nie różniła się niczym od jakiegokolwiek wieczornego spotkania ze znajomymi. I tym razem, gdy goście już wyszli, Anu podała Joe kawę, w której rozpuszczonych było kilka tabletek rohypnolu. Gdy mężczyzna zasnął, tym razem udało jej się wstrzyknąć mu heroinę. W ciągu następnych 36 godzin jeszcze kilkukrotnie podawało mu ten narkotyk. W sobotę rano miał się podobno przebudzić i powiedzieć jej, że chce się z nią rozstać. I to sprowokowało ją do podawania mu kolejnych dawek. Raz nawet wyszła z domu, żeby dokupić więcej heroiny. Podczas tych 36 godzin Anu patrzyła, jak Joe umiera, wymiotując co chwilę krwią. Co więcej, przez ten czas rozmawiała ze swoimi przyjaciółmi przez telefon i mówiła im, że mężczyzna wymiotuje krwią, bierze jeden oddech na 10 sekund i że jego usta stały się sine. Jedna z osób powiedziała jej nawet, żeby natychmiast zadzwoniła na pogotowie, ponieważ jeżeli uratują go, to będzie narażona tylko na jego gniew, a jeżeli Joe umrze, to zostanie oskarżona o morderstwo. Żadna z osób nie zadzwoniła jednak sama na numer alarmowy i nikogo nie poinformowała o tym, co się dzieje. W końcu Anu zdecydowała się zadzwonić na pogotowie w niedzielę o 12:10. Początkowo mówiła bardzo spokojnie, że ma tu kogoś, kto najprawdopodobniej przedawkował narkotyki. W trakcie rozmowy jej głos na zmianę był bardzo histeryczny i bardzo spokojny. Operator po drugiej stronie chciał oczywiście, żeby podała adres, żeby pomoc mogła tam jak najszybciej przyjechać. Jednak Anu wiele pytań o adres po prostu zbywała.
W końcu podała adres, ale niewłaściwy, żeby opóźnić przyjazd karetki. Ostatecznie jednak pogotowie przyjechało na miejsce. Stwierdzono, że doszło do zatrzymania akcji serca. Próbowano go reanimować i ratować, jednak niestety nie przyniosło to oczekiwanych skutków. Mężczyzna zmarł wieczorem, a Anu została aresztowana. Od razu przyznała się do podania narkotyków Joe i podobno wpadła w histerię, gdy policjant i lekarze próbowali oderwać ją od ciała mężczyzny. W dzień śmierci Joe, 26 października, jego rodzice mieli bardzo złe przeczucia. W końcu postanowili zadzwonić do swojego syna, jednak telefon odebrał policjant. Gdy tylko Maria i Nina usłyszeli, że Joe nie żyje, od razu wiedzieli, że to Anu go zabiła. Funkcjonariusze nie musieli im tego mówić. Po prostu to czuli. Testy toksykologiczne wykazały oczywiście ogromną ilość heroiny i rohypnolu w ciele mężczyzny. Heroiny było tak dużo, że badacze nie byli w stanie określić, czy wstrzyknięto mu jedną ogromną dawkę, czy kilka mniejszych. Anu po raz pierwszy pojawiła się w sądzie już 28 października. Oskarżono ją o morderstwo. Powiedziała wtedy, że wstrzyknęła swojemu chłopakowi heroinę, żeby nie przeszkadzał jej w próbie samobójczej. Przyjaciółka Anu, Madhavi, również została aresztowana i oskarżona o spisek w celu popełnienia morderstwa, jednak już po kilku dniach została zwolniona za kaucję. Kobieta miała mieć wspólny proces, który rozpoczął się w październiku 1998 roku, jednak już 11 listopada został przerwany. Sędzia zadecydował jednak, że powinny mieć osobne procesy, ponieważ jeden z dowodów jest problematyczny i nie wiadomo przeciwko której z nich powinien zostać zaprezentowany. Niemniej już właściwy proces Anu rozpoczął się w 1999 roku. Kobieta zrezygnowała ze swojego prawa do ławy przysięgłych i postanowiła zdać się na wyrok jedynie sędziego. Linia obrony Anu polegała na przedstawieniu jej jako osoby chorej psychicznie, o zmniejszonej odpowiedzialności za swoje czyny, a może nawet niepoczytalnej. Tłumaczono, że kobieta sądziła, że umiera z powodu tajemniczej choroby, która wyniszcza jej mięśnie i do tego cierpiała na bulimię. Prokuratura z kolei przedstawiała ją jako osobę, która wydawała się być racjonalna w nocy, której została aresztowana. Przedstawiono ją jako kogoś bardzo silnie narcystycznego. Wydaje się jednak, że to pamiętnik Anu był tutaj ostatecznym dowodem. Pamiętnik był porwany, ale udało się go skleić i zaprezentować przed sądem. Z wpisów wynikało, że Anu zachowywała się racjonalnie i planowała zabójstwo Joe od miesięcy. Czytała, że po samobójstwie osoby, z którą było się w związku, jego partner bardzo często znajduje jeszcze nowego małżonka i wiedzie z nim jeszcze całkiem szczęśliwe życie, a tego zdecydowanie nie chciała dla Joe. Nie chciała, żeby po jej samobójstwie Joe znalazł sobie nową dziewczynę i później się z nią ożenił. Prokurator podkreślił również, że to zdecydowanie nie była zbrodnia w afekcie. Anu nie tylko planowała ją od miesięcy, ale również przez 36 godzin patrzyła, jak Joe umiera. Do tego, gdy już postanowiła zadzwonić na pogotowie, podała błędny adres, żeby opóźnić pomoc. Ostatecznie Anu została uznana za winną, ale nie morderstwa, a zabójstwa, ze zmniejszoną odpowiedzialnością za ten czyn z powodu jej choroby psychicznej. Skazano ją jedynie na 10 lat pozbawienia wolności, ale z możliwością wyjścia już po 4 latach. Co więcej, 2 lata przebywała już w areszcie, więc już po kolejnych 2 mogła wyjść na wolność. Rodzina Joe oczywiście była zawiedziona i zdenerwowana tak krótką karą. Maria powiedziała nawet, że życie jej syna warte było dla sądu jedynie 4 lata, a on już nigdy nie będzie mógł założyć rodziny i spokojnie dożyć starości. Madhavi, przyjaciółka Anu, została ostatecznie oskarżona o morderstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, usiłowanie zabójstwa i podanie narkotyku. Kobieta nie przyznała się do żadnego z tych zarzutów. W niedzielny poranek, w dzień śmierci Joe, miała powiedzieć Anu, że nie chce mieć z tym wszystkim już nic wspólnego.
i wydaje się, że te słowa jakby oczyszczają ją ze wszystkiego. Chodziła z Anną do biblioteki, żeby pomóc jej szukać metod rozszerzonego samobójstwa. Pozwalała podawać sobie heroinę, żeby jej koleżanka nauczyła się ją komuś aplikować. Wiedziała o wszystkim i niczego nie zrobiła. A mimo to została ostatecznie uniewinniona ze wszystkich zarzutów. Podczas swojego pobytu w więzieniu Anna spędziła czas na dokończeniu studiów, a także poddała się psychoterapii. Pozwolono jej nawet opuszczać więzienie, żeby uczestniczyć w zajęciach na uniwersytecie. Uzyskała tytuł magistra kryminologii. To, że mogła wychodzić z więzienia, żeby studiować, to jedno. A drugie to fakt, że wyszła warunkowo z więzienia już po 2 latach od ogłoszenia wyroku, w październiku 2001 roku. 3 lata później została przyłapana na paleniu marihuany, więc za złamanie warunku zwolnienia została ponownie uwięziona na kilka miesięcy. Potem jednak znów wyszła na wolność i żyła jak każda inna osoba. Co więcej, w 2012 roku otrzymała nawet tytuł doktora za swoją pracę na temat przyczyn przestępczości wśród kobiet. Opisała w niej przypadki, w których kobiety dokonywały zbrodni, w tym swoją własną historię. Jej praca doktorska została wydana jako e-book w 2016 roku. I na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Jak już mówiłam, ta sprawa wydaje mi się niezwykle bulwersująca i wiele razy wprost nie mogłam uwierzyć, że nikt nic nie zrobił. Sam wyrok również wydaje mi się dość niesprawiedliwy. Jasne, że trzeba wierzyć w resocjalizację i po to właśnie stworzone są więzienia, żeby resocjalizować tych, dla których jest jeszcze nadzieja. Jednak 4 lata pozbawienia wolności za odebranie komuś życia i to w tak perfidny i wyrachowany sposób nie wydaje mi się odpowiednią długością kary. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie o tej sprawie. Jestem bardzo ciekawa Waszych spostrzeżeń. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.